Śmigiel i lotaryńskie Neufchateau świętują 15-lecie podpisania umowy partnerskiej. Delegacja ze Śmigla z burmistrz Małgorzatą Adamczak na czele przyjechała do Neufchateau na zaproszenie mera Simona Leclerca. Zaproszenie otrzymali także przedstawiciele niemieckiego Heringen i portugalskiej Mirandy do Corvo. To także miasta partnerskie Neufchateau. Pierwsze nieoficjalne powitanie odbyło się tuż po przyjeździe delegacji ze Śmigla na Zieloną Wyspę, miejsca spotkań okolicznościowych mieszkańców Neufchateau i gości przybywających do miasta. Oficjalne uroczystości odbyły się w merostwie, a przewodniczył im mer Simon Leclerc. W okolicznościowym przemówieniu podkreślił silny grunt, na jakim opiera się współpraca polsko-francuska. To nasza wspólna historia, w której przewijają się wielkie nazwiska: Fryderyk Chopin, Stanisław Leszczyński, Napoleon, Maria Walewska, Maria Skłodowska-Curie. Ah, ce sont des liens très anciens qui unissent nos deux pays, puisque un roi de France avait été auparavant roi de Pologne, je parle d'Henri d'Anjou. W historii Polski i Francji zawsze były przyjazne związki, między innymi polski król Stanisław Leszczyński był księciem Lotaryngii. To, że zawsze byliśmy przyjaciółmi, przekłada się teraz na współpracę ze Śmiglem. Donc c'est très sympathique de pouvoir rappeler ces liens historiques entre nos deux pays et puis d'être pour la commune de Neufchâteau jumelée avec une ville polonaise, en l'occurrence Śmigiel. 15-lecie współpracy oraz to uroczyste spotkanie jubileuszowe jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Alors, je pense que l'année prochaine nous nous rendrons à Śmigiel. Nous avons des échanges réguliers entre les sapeurs-pompiers polonais et les sapeurs-pompiers. Przez lata działaliśmy wspólnie, ostatnio to strażacy przejęli inicjatywę. Będziemy myśleć o tym, jakie dziedziny współpracy rozwinąć, aby jeszcze ją wzmocnić i żeby wszystko było jak należy. Mais qui peut très bien reprendre, je pense que avec de la volonté réciproque, on peut arriver à essayer de développer d'autres types d'échanges. Współpraca Śmigla z Neufchateau jest bardzo ważna dla Neufchateau, jest to najkrótsze partnerstwo. Dla Śmigla wprost przeciwnie. Deklaracja mera o zaktywizowaniu współpracy cieszy władze Śmigla. To miło ze strony mera. Myślę, że najkrótsza dla Neufchateau, ale dla gminy Śmigiel, dla miasta Śmigiel najdłuższa, bo my jesteśmy zaprzyjaźnieni z Kamienic nad Lipą, z Czechami, z Węgrami, Balaton Fus. No a tutaj jest najdłuższa, tak? Bo w tym roku Czesi 10 lat, a tu 15, czyli to jest najdłuższa przyjaźń dla nas i dla współpracy. Kontakty Śmigla z Neufchateau, ponad 7-tysięcznego miasta we francuskiej Lotaryngii, zaczęły się przypadkiem. Syn mieszkającej od 41 lat we Francji, Bronisławy Kus, spotkał w Polsce swoją wybrankę. Gdyby mój syn nie ożenił się w Śmiglu 21 lat temu, to dzisiaj nie byłoby tego 15-lecia. My współpracujemy, Neufchateau współpracuje ze Śmiglem już ze 20 lat, ale zaraz nie podpisywaliśmy umowy. Umowa została podpisana 15 lat temu przez Jacques Drapier i Jerzego Cieśle, ale wcześniej już jeździłam do Polski z Marie Lecomte, z Domu Kultury i organizowaliśmy jakieś spotkania sportowe, rolnicze, młodzież ze szkoły, z Nietążkowa przyjeżdżała nam, praktyki rolnicze. Artyści, malarze przyjeżdżali. Kontakty Śmigla z Neufchateau były zawsze bardzo prężne. Bardzo ważną rolę odgrywał tu zespół szkół w Nietążkowie. Setki młodych ludzi zdobywało rolnicze doświadczenie we Francji i w Polsce. Jeździliśmy do Śmigla, Śmigiel do nas. Dom młodzież przyjmowaliśmy we fermach. Bywali tutaj przez miesiąc. Rodzina naszego obecnego mera przyjęła 9 stażystów rolniczych po 4 tygodnie, przez 9 lat. Wkład Bronisławy Kus we współpracę został doceniony przez Radę Miejską Śmigla, która przyznała jej tytuł honorowego obywatela. Organizacją jubileuszowej wizyty delegacji miast zajął się komitet partnerski, na którego czele stoi Jean-Michel Grégoire. Członkowie tego komitetu mieli przez 3 dni mnóstwo pracy, by serdecznie przyjąć przyjaciół z 3 miast. Mon projet, j'en ai un certain nombre. J'ai pris la présidence il y a 2 ans et 3 mois. J'avais en projet, quand j'ai rendu visite à Śmigiel,
Komitet partnerski ma wiele projektów. Obiecałem, że zorganizujemy 15-lecie podpisania umowy o współpracy ze Śmiglem i dotrzymałem słowa. Teraz Miranda do Corvo i Heringen chciałyby zintensyfikować współpracę. To ważne, bo w przyszłym roku przypadają dwa jubileusze. 50. rocznica współpracy z Heringen i 20. z Mirandą do Corvo. Pełen jubileuszy rok 2017 być może zaowocuje kontaktami polsko-portugalskimi, zapowiada mer Miguel Batista. Examinação entre Miranda do Corvo e Neuchâtel tem permitido aprofundar relações de amizade e fraternidade entre as duas terras. Więzi kulturalne i sportowe między Mirandą do Corvo a Neuchâtel są bardzo silne. Mamy też umowę z Cobver. Dzięki temu spotkaniu mamy zamiar zbliżyć się do Śmigla. Współpraca Neuchâtel z Heringen jest najdłuższa. W 2017 roku minie 50 lat od osobistego wydarzenia, które zapoczątkowało tę przyjaźń. Also die Freundschaft basiert auf unseren früheren Bürgermeister, der hat hier Urlaub gemacht und der hat gesagt, diese Stadt ist so schön, da müssen wir irgendetwas machen. Und so ist das entstanden, das hat sich so entwickelt. Im Laufe der Jahre ist aus diesem gegenseitigen Respekt, es war ja kurz nach dem Krieg, przyjaźń zaczęła się od tego, że ówczesny burmistrz przyjechał tutaj na urlop i tak mu się spodobało, że postanowił coś z tym zrobić. Kontakty zostały nawiązane, w pewnym momencie trochę przygasły. Dopiero obecny mer Neuchâtel, Simon Leclerc, znów je ożywił. Plan wizyty delegacji miast partnerskich w Neuchâtel był bardzo napięty. Wszystko po to, by jak najlepiej się poznać i pokazać atrakcje miasta. Dumą władz jest siedziba merostwa w zabytkowym zamku Audreville. Odrestaurowana piwnica z 1350 roku pokazuje oryginalne mury. Sklepienia przypominają kościół. Na witrażu widnieją herby Neuchâtel, trzy wieże, korona, miecz i lilie związane są z Joanną d'Arc oraz krzyż lotaryński. Do gabinetu mera prowadzą renesansowe schody. Ich budowę ukończono w 1594 roku. Renowacja klatki schodowej została zakończona dwa lata temu. Teraz schody, sklepienia i przepiękne drzwi nabrały dawnego blasku. Neuchâtel jest 7-tysięcznym miastem we francuskiej Lotaryngii, w departamencie Wogezów. W sobotnie przedpołudnie delegacje odwiedziły Stare Miasto, które tego dnia tętniło życiem, przystrojone było polskimi i francuskimi flagami. Francuzi cieszyli się udanymi zbiorami jabłek. Opowiadał nam o tym urodzony w Lotaryngii nauczyciel Kazimierz Śmiarowski, którego rodzice przed wojną osiedlili się we Francji. To nie jest tradycja, tylko była idea od sklepa, by dać troszeczkę dynamizm dla centrum od miasta. I mamy więcej idei, to znaczy dzisiaj jabłek, 15 dni temu było mirabelka, owoc lokalny. Mamy też inny dzień na turt, to takie ciasto z mięsem lokalne też. To dobra idea, żeby centrum żył troszeczkę. Na licznych straganach Neuchâtel mnóstwo było produktów regionalnych, których można było posmakować. W Neuchâtel typowe to mamy owoce, mamy grzyby, bo Wogeza mam te ciasta bardzo dobre i mięso, a kobasy to co lokalne bardzo dobre są. Vous êtes polonais ou c'est l'Allemagne? Waouh! Oh, belle polonaise. Choć Francja kojarzy się z doskonałym winem, w regionie Neuchâtel nie uprawia się winorośli. Wina, których można było spróbować na ulicach Neuchâtel, pochodziły z innych winnic. Zakupy na starówce w Neuchâtel umilał koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmigla. Wprost ze starówki delegacje trzech miast Śmigla, Heringen i Miranda do Corvo pojechały do Daniela Ferri, byłego szefa Straży Pożarnej. Teraz Daniel Ferri prowadzi Centrum Szkolenia Psów i ich przewodników.
Kształcimy ludzi, żeby potem razem z psami mogli pobiec w wypadkach. Donc là en ce moment là ils sont partis chez eux, mais en ce moment on a un stage de 17 personnes. W tej chwili mają staż, jest 17 osób. Nie wolno dotykać. Wyszkolone psy do zadań specjalnych słuchają swoich przewodników, na obcych reagują nerwowo, o czym mogli przekonać się ci, którzy zbliżali się do wybiegu. Szkolenia w centrum trwają 3 miesiące. Od 2 tygodni w zajęciach biorą udział Mathieu Tadi i Claire Raposo ze swoimi psami. Centrum Daniela Ferri po zdanym egzaminie zapewnia kursantom pomoc w znalezieniu pracy, na przykład w firmach ochroniarskich. Istotną rolę w kontaktach polsko-francuskich odgrywają strażacy ze Śmigla i Neuchâteau. Piękna pogoda sprawiła, że grill na świeżym powietrzu w strażnicy w Neuchâteau był bardzo udany. Jubileusz wieloletniej współpracy był okazją do wręczenia podziękowań i prezentów. O ile jestem emerytem, będę miał więcej czasu, może w końcu się poświęcę moim hobby. W spotkaniu wzięła m.in. udział rodzina Agnieszki Szycowskiej. To piękny przykład tego, jak kontakty polsko-francuskie wpłynęły na życie ludzi. Agnieszka i Daniel są małżeństwem. Mają 2,5-letnią córeczkę Elizę. Moja historia zaczęła się w 2002 roku. Przyjechałam tutaj na praktyki do Francji i wtedy poznałam Daniela, ale później wróciłam jeszcze do Polski skończyć szkołę, maturę zdałam, zaczęłam studia w Polsce, ale później jeszcze raz wróciłam do Francji i wtedy zaczęła się właśnie nasza historia. I wtedy zostałam już we Francji. Zrobiłam szkołę, to jest pomoc pielęgniarska, później zrobiłam szkołę pielęgniarską, no i teraz jestem pielęgniarką. Nie mówię dobrze po polsku, trochę umiem, ale jest problem, bo po polsku jest dużo deklinacja. Nie umiem deklinacja, jest problem. I co jest trudne po polsku, jest dużo wszechsi. Po francusku nie ma, jest trudne. Jak mogliśmy się przekonać, Daniel Muro zbyt skromnie mówił o swojej znajomości polskiego. Córeczkę Elizę, Agnieszka i Daniel postanowili wychować jako dziecko dwujęzyczne. Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją, bim bam bom. Mówimy do Elizy w dwóch językach i czasami mówię po polsku, ale teraz nie wiem, czy powie. Powiesz coś po polsku? Powiedz dzień dobry. Eliza, powiesz? Powiedz dzień dobry? A powiedz dziękuję? Nie. Teraz chyba jest za dużo ludzi, ale mówi po polsku i więcej rozumie. Wszyscy pytani o współpracę między Neuchâteau a Śmiglem podkreślali jej kulturalny wymiar. W tej dziedzinie bardzo wiele doświadczeń mają Marité i Claude Weber. Mama Marité pochodzi z Turku w Polsce. Marité jest malarką, a Claude rzeźbiarzem. Il y a eu des échanges sportifs, il y a eu des échanges de peintres. To są plenery malarskie na wolnym powietrzu, poza tym wymiana sportowa i wymiana artystów. Współpraca kulturalna jest istotnym filarem wzajemnych kontaktów. W centrum imienia François Mitterranda wieczorem odbył się spektakl Fryderyk na podstawie książki Gilles Laporta, historyka i pisarza z Lotaryngii. Il était une fois un grand gaillard venu du Dauphiné, descendu des Hautes-Alpes. Il fut la misère, les famines à répétition, les épidémies et les impôts, pas le sou dans la famille pour payer la taille. On l'appelle Chapin, Chapaine, Chapaine. Avec son fils François, il part vers le nord. Przodkowie Fryderyka Chopina ze strony ojca pochodzili z Lotaryngii. Spektakl słowno-muzyczny uświetnił występ Catherine Chaffaut z konserwatorium w Nancy. Goście spektaklu otrzymali tłumaczenia sztuki, które przygotowała Bronisława Kus. Kiedy zabrzmiały akordy utworów Chopina, jeszcze raz można było sobie uświadomić, że muzyka nie ma granic, barier, jest uniwersalna. Thank you.
Drugą część wieczoru przygotowali artyści ze Śmigla. Przed publicznością wystąpił chór Harmonia, który działa od 1893 roku. Wspólnie z Martyną Maślanką, Ewą Przymus, Pauliną Szczepaniak i Nadią Olejnik ze studia Muzol ze Śmigla, chór Harmonia odśpiewał utwór Ave Maria Jasnogórska Piotra Rubika. Dziewczyny ze studia piosenki Muzol zaprezentowały też lżejszy repertuar. Rośnie rozmaryn. Powiedz mi, Maniusiu, kto cię omanił? Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka, bo się w jej serduszku tak zakochały. Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka, bo się w jej serduszku tak zakochały. Kulturalny wieczór w Neufchateau zakończył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmigla. Orkiestra powstała w 1997 roku. Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Studio Piosenki Muzol działają przy Centrum Kultury w Śmiglu. W Śmiglu bardzo dużo się dzieje, nie tylko w gminie. Ludzie są i mieszkańcy bardzo aktywni i za to im serdecznie też dziękuję. Myślę, że zaprezentowali się wspaniale. Na ostatni dzień wizyty delegacji miast partnerskich gospodarze zaplanowali wycieczkę do Nancy. To ponad 100-tysięczne miasto z przepięknym rynkiem i starówką. W centralnej części placu góruje król Stanisław Leszczyński. Przebywając w tym miejscu, my Polacy, Wielkopolanie, mieszkańcy regionu leszczyńskiego, mamy wyjątkowy powód do dumy. Napis na tablicy upamiętniającej dwukrotnego króla Polski brzmi: Stanisław Dobroczyńca, książę Lotaryngii i Baru. Skąd Stanisław znalazł się w Lotaryngii? Jego długie życie pełne było zwrotów. Historia zawiodła go m.in. na wygnanie do Zweibrücken, a następnie do Wissemburga. Kiedy zdawało się, że nic dobrego nie może go już spotkać, okazało się, że doradcy króla Francji Ludwika XV wybrali najbiedniejszą wówczas europejską księżniczkę, córkę Stanisława, Marię Leszczyńską, na królewską żonę. Stanisław tym samym został teściem króla Francji i jego los się odmienił. Powtórnie wybrano go królem Polski, a w 1737 księciem Lotaryngii i Baru. Plac w Nancy jest jego pomysłem. Zakładał szkoły, ochronki dla dzieci, szpital, bibliotekę, towarzystwa naukowe. Lotaryńczycy do dziś są mu za to wdzięczni, nazywając dobroczyńcą. Plac Stanisława został odrestaurowany w 2005 roku, a w uroczystościach, jakie się wówczas odbyły, wzięli udział prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski, Francji Jacques Chirac i kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Trzydniowy pobyt delegacji miast partnerskich we Francji zakończyła wspólna uroczysta kolacja. Przygotowali ją członkowie Komitetu Partnerskiego. Atrakcją był polski bigos, który specjalnie na tę okazję ugotowały panie z kół gospodyń wiejskich gminy Śmigiel. Francuzi chwalili jego smak, z czego wszyscy członkowie delegacji śmigielskiej byli bardzo dumni.
Ostatni wieczór był okazją do podziękowań wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej wizyty. Pracowali przy jej organizacji, by wszystko wypadło serdecznie i jak najlepiej. Radość ze spotkania najpełniej można wyrazić w tańcu. Jeszcze raz okazało się, że muzyka łączy narody. Francuzi, Niemcy, Portugalczycy i Polacy wspólnie bawili się, ciesząc się przyjaźnią między miastami partnerskimi.